Witam, ja jestem Matuis i widzę Cię w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj robimy sobie 14 odcinek z Overwatcha, a więc już klikam oceń dowód. I dzisiaj jeśli spotkamy dwóch cheaterów, to otwieramy sobie skrzynkę covert na keydropie. A więc widzimy się jak się załaduje. Dobra, jesteśmy już w gierce, podejrzane się nie rusza. Z Glockiem 18 poświęcenie. O. Kupił sobie kałacha. O! Już widać, że mają bota. Wallhacka raczej też. No sobie zobaczymy w tej rundzie. Pewnie wszystko się już wyjaśni. Trochę przewinę, bo się nie rusza. Pewnie konfiguruje swoje cheaty. O. O, rewolwer. Fejkowo patrzy. No, taka też będzie mieć. Chociaż? No to oczywiście mogą być fejki, no ale wszystko trzeba brać pod uwagę. O! Mast Connor też coś tutaj ma odpalone. O i teraz ciekawe, czy on będzie go widzieć. No tak jakoś sprawdzam. Jakby widział, ale chciał jakoś to ukryć. Nie no, hacker czy też będzie, bo co by miał gość robić sam botem bez wallhacka? Znaczy, wiadomo, że może być aimbot bez wallhacka, no ale rzadko się to zdarza. No i wygląda jakby był wallhack. Wygląda w sumie. No nie, no muszę mieć z tego haka, bo widać, że ma. Znaczy w sensie umyślnego przeskazania nie ma. I inne zewnętrznych wspomagań też nie ma, więc wspomaganie celowania, wspomaganie pola widzenia i to nie, i to też nie. Przesyłam werdykt i widzimy się jak już załaduje mi się kolejny Overwatch i zaraz do niego przejdziemy.
Okej, okay, ostatnie tempo kończy się już pobierać. Klikam oceń dowód i jakoś się szybko z... no okej, okay, muszę zrestartować CS-a, byłem na serwerze. Okej, okay, już wszystko powinno działać. Dust 2 turniejowy. Podejrzany ze scoutem. Już mu się celownik trzęsie. Wallhack jest. Aimbot też. To żadnego nie widzę. Znaczy muszę się przekonać, czy na pewno tego banhopa tutaj nie ma. No jakoś nie specjalnie używa, a więc raczej nie ma, aby używał. Zobaczcie sobie taki jeden strzał, tak na zwolnionym tempie, chociaż jeden. Żeby zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Okej, okay, czyli banhopa nie będzie, też mogę na szybko gdzieś sobie przewijać. Muszę zobaczyć nikogo ze swojej drużyny, czasami nie zabiję. Ale nic takiego nie widać, żeby swoich zabijał, a więc będzie tylko wspomaganie celowania i wspomaganie pola widzenia i to chyba wszystko. Bo banhopa żadnego nie ma. Chyba że, bo on się tutaj używa. Nie, to nie było na pewno banhop. Bo by wcześniej też używał, a tam sobie pewnie po prostu skakał, chyba że coś przeoczyłem, no to nie wiem. Ale wspomaganie celowania. Wspomaganie pola widzenia, inne znaczy wspomaganie brak i umiejętność przeszkadzania też brak. Przesyłam werdykt, a dwóch cheaterów oznacza to, że lecimy na keydrop otwierać covert case'a i to jest trzeci raz, czyli do trzech razy sztuka, gdzie próbuję zdobyć AWP Containment Breach z upgradera z początkowego itema z covert case'a, więc widzimy się na keydropie. Ok, jesteśmy już na keydropie, a więc pierwsze co zrobimy, to otworzymy sobie zdrapki za prezenty, bo mamy 565. A więc to starczy tylko na dwie początkowe zdrapki. A żeby dołożyć do kolejnej, to potrzeba by było w sumie no jeszcze trochę prezencików, ale no chyba otworzymy tą po prostu. A więc pierwsza to może będzie ta. O, Glock Moonrise, nie jest źle. Dobra, mamy jeszcze na jedno otwarcie, czyli teraz może no tam obok. O, no i kolejny Glock Moonrise. Myślę, że zdrapki poszły spoko. No trochę mało prezencików nam zostało, znaczy w sensie mało prezencików nam zostało do kolejnej zdrapki, no ale niestety nie możemy jej otworzyć. Zobaczymy sobie, ile kosztują te Moonrise'y. No, ten jest... gdzie tu mogę zobaczyć? No, chyba nie mogę zobaczyć, w jakim stanie on jest, ale ten wygląda na field test, a ten wygląda na battle scared, no więc chyba tak będzie. Teraz sobie przejdziemy do covert case'a. Nie wiem jeszcze, jak można inaczej zdobyć... Chociaż najpierw może pójdziemy sobie na upgradera i upgradujemy sobie te dwa Moonrise na coś.
Nie wiem, jak można inaczej zdobyć prezenciki niż właśnie z tych skrzyneczek. Znaczy z wpłacania. Ale możliwe, że właśnie ze skrzynek się da jakoś. Glock reaktor. No trochę za mało procent bym powiedział. O, to w sumie jakby siadło. No. Dobra, spróbujemy. No i siądzie. Nie. Ja myślałem, że siądzie. Tak było blisko. No ale dobra, mamy jeszcze covered case'a. A więc teraz, jak nam się nie poszczęściło, to teraz nam się poszczęści i wydać nam coś dobrego. A jak nie, to nam się uda na griderze. A więc otwieramy. I mamy The Battlestar. O, 33 zł. Mówiłem, że się poszczęści. The Battlestar Minimal Wear za 33 zł. I teraz pójdziemy na gradera. I powiedzmy, że może coś za półtora, a potem na razy dwa do tej awupki. A więc może jakiś najtańszy, żeby się udał na pewno. Dobra, polecimy sobie w takiego player 2. Dobra. Jeszcze tak bałem, że przeleci, ale na szczęście nie przeleciało. I teraz najgorszy moment, czyli że lecimy po AWP Containment Breach, ale nie tą. Może na 1.5 się da containmentkę. Containmentkę. Battle Scared. Dużo procent mamy naprawdę. To jest chyba ten moment, w którym robimy tą AWP. Albo i nie. Wellworn za 121 mamy. Ale nie. Polecimy sobie z tą. Dobra, teraz jest ten moment, słuchajcie. Teraz zostawcie łapkę w górę, a jak zostawicie, to nam się uda. Więc lecimy. Mamy to. Mówiłem wam, że do 3 razy sztuka. Wiem, że zostawiłeś łapkę w górę i bardzo dziękuję, bo przez ciebie mamy AWP Containment Breach i nam się udało w końcu ją zrobić. Wchodzimy w ekwipunek i mamy. Mam nadzieję, że możemy ją wypłacić. A jak ją wypłacę, to wam pokażę w gierce. AWP Containment Breach. No i kozak. Chciałem już powiedzieć collect. Ale dobra. Czyli tak. Możemy ją sprzedać albo collect. Więc robimy collect. Oczekiwanie. Mam nadzieję, że się uda ją wysłać. Twoja oferta jest w trakcie realizacji. Oferta wysłana. Dobra. Widzimy się, jaką odbiorę już w gierce. Ok, jestem już na mapce. Zaraz wam pokażę awkę. I tak, odebrałem ją. Miała name taga z jakimiś chińskimi napisami i dwie naklejki w fajnych miejscach i fajny sposób zdrapane. W dodatku to jest zdrapana mocno, ale nie w tych miejscach, w których widać. I uwaga, teraz wam ją pokażę, możecie ją ocenić w komentarzach od 1 do 10. Wygląda tak. Ogólnie to ta naklejka, którą widzicie na skołpie, ona fabrycznie jest czerwona, cała taka czerwona, ale jak się zdrapie do takiego momentu, to ona robi się taki właśnie z kości i jest taka biała. I tutaj jeszcze, jak widzicie, to macie Markelów. Chyba, jeśli dobrze przeczytałem naklejkę. No i jakiś chiński name, tak ogólnie, no, nie wiem co to znaczy, ale może sobie to przetłumaczę. No i jest dosyć mocno zdrapane, jak widzicie, to nie wygląda najgorzej. W sensie, jak widziałem ją, jak ją odbierałem, to wyglądała dosyć źle, ale w samej grze nie wygląda najgorzej, bo no, widać całą teksturę na niej i jest zdrapana tutaj w miejscu, gdzie się za nią trzyma, a najbardziej zdrapana z drugiej strony, tam to jest bardzo zdrapana. W dodatku fajnie wygląda przez ten name tag, który widzicie tam obok pod tą naklejką. No i ogólnie to podoba mi się. Jestem zadowolony z niej.
czyli że z trzech odcinków wyszliśmy około na zero, bo WP jest warte 90 zł, a więc 3 razy cover case, więc jakby na zero wyszliśmy, a ja mam AWP, a więc ja jestem zadowolony i widzimy się w kolejnym odcinku z Overwatcha albo jakimś innym. No i do zobaczenia i cześć.